Panie dyrektorze, wszystko wskazuje na to, że w tym roku ruszy duża inwestycja w browarze. Co to będzie? No, jak pewnie wszystkim wiadomo, przymierzamy się od dłuższego czasu do budowy nowego zjazdu i wjazdu do browaru i związanego z nim mostem. Także będzie most, mam nadzieję, rychło zaczniemy. A czemu ta inwestycja jest taka pilna? Czemu w ogóle Państwo się na nią zdecydowali? Znaczy, no, sprawa wyprowadzenia ruchu kołowego z browarnej to jest temat ciągnący się od dłuższego czasu, z którym oczywiście no, chcemy coś zrobić. Wydaje się, że w końcu jest dobry klimat do tego, żeby faktycznie to się dokonało, więc wszystko robimy w tym celu, żeby tak właśnie było. W którym miejscu powstanie ten wyjazd i most? Most będzie, nowy wyjazd z browaru będzie zlokalizowany w okolicach naszej części magazynowej. Po stronie miasta to będzie obwodnica Brzeska. A kiedy, no mówimy, że w tym roku inwestycja rusza, a kiedy zostanie zakończona? Jak Państwo przewidują? Ciężko wyczuć pewnie, jak przy sprawach budowlanych, pewnie wielkie znaczenie ma tutaj pogoda, czy w ogóle warunki atmosferyczne. No, naprawdę ciężko mi wyrokować. Natomiast gdyby nam się udało zacząć, to na pewno ją kiedyś skończymy. A czy wiadomo, ile ta inwestycja będzie kosztować? Wiadomo, natomiast na tym etapie wiemy oczywiście jakieś szacunki. Na tym etapie jesteśmy natomiast w czasie rozmów jeszcze z potencjalnymi wykonawcami, więc nie będę się wypowiadał w tym zakresie. Dziękuję bardzo.